wszystkich miłośników potraw kulinarnych, naszego gotowania wspólnego, zapraszamy dzisiaj do udziału. Zaprosiłam wyjątkowego gościa na tą okazję, a jest nią radna Rady Miejskiej, pani Basia Bagmat. Witam cię serdecznie. Ja też witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy rolady w cieście francuskim. Głównym składnikiem będzie pierś z kurczaka, pieczarki. No i to będziemy musieli wszystko przygotować. Tutaj mam też pomoc, także będziemy razem przygotowywać tą rolatkę. To teraz jeszcze nam opowiedz o składnikach, co nam tutaj przygotowałaś, bo tak, ja mam cebulę. Tak, jest pieczarka. Do tej rolady stosujemy jeszcze ser żółty. Następnie pierś z kurczaka, którą musimy przekroić w cienkie plastry, rozbić, natrzeć przyprawami, pieprzem. Następnie przyprawa taką do gyrosa lub do kebaba. Wyciskamy czosnek. Dużo? Trzy ząbki czosnku i nacieramy każdy kawałek do rolady, osobno. Który będzie osobno, zostanie natarty przez czosnek. Tu jeszcze mamy sól i? Sól, jak już rolada będzie zawinięta w ciasto francuskie, musimy to obtoczyć samym żółtkiem jajka, żeby było ładnie zarumienione, jak wyjmiemy z pieca. Basiu, a ciasto francuskie? Ciasto będziesz sama robiła? Nie, ciasto francuskie już gotowe. Świetnie. Kupiłam. Jest już praktycznie bardzo ładnie rozwałkowane. Podzielimy to właśnie na 5 kawałków, zawiniemy i to w trakcie... Czyli w trakcie nam wszystko wyjdzie, wszystko nam wyjdzie, jak to będziemy. Ja postaram ci się pomóc, to ty musisz w takim razie dyrygować mną. Dobrze, za co się zabieramy? To na początku może pokroisz cebulkę i pieczarki, a ja będę szykować mięsko. W piórka, kosteczkę, jak sobie życzysz? To jest tak, jak najdrobniej. No, myślę, że nie będę płakać. Przy cebulce. No jak coś to będziemy ocierać łzy, będzie wszystko dobrze. A chusteczek nie mamy. To ja nie wiem. Może coś tutaj gospodarujemy. Nie przygotowałyśmy się, tak? Tak. No, słyszałam, wiesz co? Prawdopodobnie jak cebulę się zamoczy w wodzie. Ciepłej. W ciepłej? Tak, w ciepłej wodzie. To ona wtedy... Nie puszcza tak mocno soków. A, i ona wtedy nie szczypie w oczka nasze piękne, tak? Oczywiście. Wiesz co, ja moczyłam cebulkę, ale... Połóweczki cebuli, ale wiesz co, w zimnej wodzie. A i tak no, no właśnie, trzeba raczej zastosować ciepłą wodę. No właśnie, ale powiem ci, że na każdych takich zajęciach kulinarnych dowiaduje się czegoś dla mnie nowego, co dla kogoś może być bardzo proste. Wiesz? Tak. No, czyli ja pobieram nauki przez to. No, oczywiście. Tak, ostatnio natrafiłam na takiego właśnie sportowca, który też dobre rzeczy robił. A tak? Ty zajmujesz się też sportem, czy zajmowałaś się? Ja wcześniej zajmowałam się sportem. Tak. Uprawiałam lekkoatletykę. Mój koronny dystans to był właśnie 400 metrów. Takim największym osiągnięciem moim było na Mistrzostwach Polski juniorów trzecie miejsce na biegu na 300 metrów na zakrytym stadionie. Też się odbywały te Mistrzostwa Polski w Spale. Natomiast drużynowo w sztafecie 4x400 moje największe osiągnięcie to było drugie miejsce na Mistrzostwach Seniorów w sztafecie 4x400. Seniorów? Tak, seniorów. Ja jako właśnie juniorka wystartowałam z tą grupą seniorów i zajęliśmy wtedy drugie miejsce na Mistrzostwach Polski. No, to tak już później... na całkiem poważnie, tak? Trenowałaś no, tak, no, lekko później, atletykę. Tak, no, tak, a czemu to tak? Jakoś tak wiesz, no... Przecież to ciężkie, to trudne jest. No ale akurat były takie czasy, że wcześniej nie było dostępu do komputerów, do internetu. Tak. I dlatego uprawiać sport było bardzo fajnie, bo mieliśmy wtedy obozy sportowe. Mogliśmy wyjeżdżać za granicę. Na terenie Polski mogliśmy trenować w najlepszych takich ośrodkach sportowych. Ale to przepraszam, Spale. Przepraszam cię, że dopytam, to ty byłaś już w kadrze jakoś powiedzmy na takie... Nie, to, no, to były młodzi, nie. Juniorzy, czyli tak. Dzieci, młodzież, My tak? My po prostu, ja trenowałam w CKS Budowlany i uczęszczałam do klasy sportowej w liceum Henryka Sienkiewicza.
No i tam przez ten okres, co uczyłam się, uprawiałam lekkoatletykę w CKS Budowlanych. Uh-huh. No i tak w sumie no, swoją karierę zakończyłam. Jeszcze rok po liceum trenowałam, ale już wiadomo, że jako już senior i tak. nie będący już uczniem tego Sienkiewicza, wiadomo, że trzeba byłoby znaleźć sponsorów, żeby nadal uprawiać sport. Po prostu to już przez, niestety przez państwo już nie było sponsorowane. Czyli trzeba byłoby swoją kasę tak. indywidualnie. Tak, ale i później, wiesz, żeby jeszcze no, dalej trenować, ale no ja tak myślę, że te lata, które no właśnie, spędziłam, zmarnowane. Tak, nie, bardzo fajne, bo bardzo dużo ludzi się poznało, człowiek osiągał te sukcesy w tym sporcie, nabierał doświadczenia. No i są, na pewno są miłe wspomnienia. Czyli co, została też satysfakcja, tak? Tak, no i tak z tego, co robiłaś. Tak, co robiłam. No. No, jeszcze tak później, po bieganiu, co zakończyłam już swoją karierę, to jeszcze człowiek wracał do tego biegania. Zawsze była ta chęć, żeby iść potruchtać, pobiegać. No ale wiadomo, że ale wydaje... jakieś tam kontuzje albo coś to już nieraz nie pozwalały, tak? Wiesz co, ale wydaje mi się, że ty nie jesteś zwolenniczką siedzenia. Komputerowcem też no, chyba nie. No ale tak? były takie czasy, bo może jakby człowiek miał ten komputer, ten dojście do internetu, może bardziej by czas spędzał przy telewizji, przy jakichś fajnych filmach, ale jednak... Ale ja nie wiem, czy te filmy to aż jak na to na nas wpływają. No może nie, no ale tak bo... nieraz młodzież lubiała tak po prostu kupować. Tak. No jakieś tam na przykład. Wiesz, za naszych filmy, czasów to było wideo. Tak, no bo właśnie jakieś filmy, kasety i oglądali, tak? Po wideo, ale to tylko no. można było tak zimową porą. Bo latem już się no chyba właśnie. Nie dało. Woleliśmy inaczej spędzać czas, prawda? Tak. No a teraz mówisz, że zajmujesz się też no, sportem? No, znaczy akurat no teraz tylko tak. Przepraszam cię, wiesz co, zaraz chwileczkę wrócimy może do sportu, czy to dla zdrowia. Powiedz mi, czy dobrze tak zostaje? Ta tak, cebulka? Tak, 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 to już tutaj mamy wszystko teraz? Przygotowane. Dobrze, i teraz, teraz może do tej miseczki. Do miseczki. Będziemy. Wracamy już do tego tak. gotowania. Wracamy do gotowania właśnie, bo my byśmy tak przegadały. Tak. Bo no, powiem ci, że z tobą się... Czas bardzo szybko leci i miło z tobą. To teraz miło też. Wytłumacz mi. Teraz może tak. drobno kroimy tak pieczarkę. Tak jak tą cebulkę? Mhm. Tak. Okej. Ja też właśnie chciałabym chcesz? Rozbić tą pierś z kurczaka, ale czyli po prostu... rozbijasz pierś z kurczaka, tak? Tak, musiałabym rozbić. Dobrze. A ja się zajmuję krojeniem pieczarek. I oczywiście za chwileczkę do was wrócimy, bo na razie sobie musimy potrzaskać co nieco. Tak, oczywiście. Ubiłyśmy mięsko. Tak, ja zdążyłam pokroić pieczarki i cebulkę w drobną kosteczkę. I aha, w międzyczasie jeszcze wyłożyłaś tak, brytwankę papierem. Dlatego, że będzie łatwiejsze zdjęcie tych rolat. No i będzie tak po prostu łatwiej wszystko nam zdjąć i tak, no i nie będzie też brudna blacha, no. nie do i teraz mycia. Co dalej powiedz, zrobimy? Teraz tak, ja biorę każdą rozbitą pierś i będziemy wkładać produkty i pomożesz mi zawijać w ciasto francuskie. Dobrze. Jak już będzie rolatka zrobiona, będziemy układać na blachę. Ale tam przygotowałaś jeszcze patelnię, więc ta tak. patelnia... Teraz jeszcze na patelni usmażymy cebulkę. Na początku, później wrzucamy pieczarki i będziemy to wszystko zawijać w rolady. Czyli co, możemy smażyć? Tak, możemy dobrze. Smażyć. Odstawię na razie naszą prytwankę. Tak. Czyli co, nagrzewamy? Dłużnie. Nagrzewamy patelnię i wrzucamy składniki. Ja ci podam olej. Idziemy pomalutku. Basiu, a już wracając otwieram. Tak, wiesz co, do naszej rozmowy, powiedz... masz jakieś hobby teraz? Teraz moim hobbym jest, mam jeszcze hodowlę kotków, sfinksów, Kanadianów i to jest jedna z takich moich najlepszych hobby. Proszę. Bardzo je kocham i jak po prostu wychowam te kotki, oddaję do kogoś. Dobre ręce. Ludzie po prostu kupują, to są bardzo naprawdę szczęśliwi. Jest to wyjątkowa rasa, także polecam, jak ktoś kocha takie zwierzątka. Tak, takie do przytulania to polecam. No i że oprócz tego lubię jeździć na rowerze. Też w wolnym czasie idę potruchtać, pobiegać z naszym psem.
żeby też. Tak, mamy owczarkę szkockiego koli. Koli pies tak, w jednym, jest, tak, w jednym domu i tak, w jednym domu kochają się. No proszę, no. Super. Czyli prawidłowo, tak? No, oczywiście. Teraz wrzucamy cebulkę. Na podgrzany olej. Tak, podgrzany olej, tak. Może będę ci podawać? Tak, możesz odbierać. Ale wiesz, lekko ją zarumienimy. Taką mamy gdzieś tutaj, wiesz, drewnianą. A właśnie, o, żeby, proszę, tak, tak, dobrze. Żeby nie poruszać. Drewniana nam się przyda. Może odstawimy tam do tego. Przydać chwilkę. Zatem nie dużo tego oleju tam dałeś. No, na razie tak, żeby też nie było bardzo jakieś tłuste. Jak będzie potrzeba, to dolejemy, jak rzucimy pieczarki. A tu już tutaj to posoliłaś na przykład to mięsko? Jeszcze nie. Teraz nie. Podczas dobrze, zawijania dobrze, będziemy lekko solić i... Aha, i wtedy przyprawę. Pieprzem. Ale widzę, że do rozmiecionego czosnku dodałaś troszkę oleju. Tak jest. Tak. Ale ja kiedyś zrobiłam potrawę i za wcześnie wrzuciłam... Teraz wrzucam pieczarkę do podsmażonej cebulki. Chciałam się pochwalić, że zrobiłam kiedyś błąd, bo podsmażyłam sobie tak? Pokrojony czosnek i czosnek mi się spali. No to trzeba właśnie pilnować. Kulinarne zajęcia. Jednak trzeba wiedzieć, kiedy, w którym momencie się, to należy tak, wrzucić, tak? No i wyłączyć patelnię, żeby nie zesmażyć za bardzo. Żeby nie zepsuć potrawy. Tak jest. Także zdarzają nam się też. Także błędy. Tutaj cebulka z pieczarką bardzo fajnie się smaży. Dochodzi taki ładny taki kolor złocisty. Troszeczkę jeszcze doleję oleju, żeby nie było bardzo suche podczas pieczenia. Ale nie przyprawiasz tego niczym na razie. Na razie nie. Na razie jeszcze mieszamy. Mamy już podsmażoną pieczarkę razem z cebulką. Teraz pomożesz mi to przełożyć. Na, do miseczki? Do miseczki przełożymy. Ja zajmę się już nacieraniem mięska na rolady i przyprawianiem. Ale troszkę posoliłaś to już? Tak, posolone i troszeczkę pieprzu. I troszkę pieprzu, tak. Ale to jest ten pieprz taki cytrynowy. Tak, cytrynowy. Może być też zwykły, jeśli ktoś lubi, także to wedle swoich smaków, tak? Czy ja mogę tak z tą olejem? Można, można, tak? Tak, oczywiście. Tak wyłożyć, zsunąć po prostu z patelni. Zsuwamy z patelni. Aha, bo ty czekasz, to wiesz, proszę. To będzie farszem. Tak, proszę. Nałóż tak, sobie, to już jest to a ja tak grzecznie, wiesz, oczyszczę, bo... Ale nam tego teraz... farszu zostanie. O, znaczy, no, zostanie to po prostu lepiej mieć więcej, niż miałoby braknąć, tak? Ja już tutaj tą jedną kawałek mięsa natarłam solą, pieprzem tym cytrynowym i przyprawą kebab lub gyros. Teraz nakładamy ser żółty do smaku. I następnie bierzemy pieczarkę. No jak ty to chcesz wszystko zawinąć, jak to jest taki malutki kawałeczek, a tego jest sporo. No możemy to też przykryć, tak. Drugim. Takim kawałkiem. Ale no to będziemy wykałaczkami jakimiś spinać? Nie. To będzie wszystko zawinięte w ciasto to francuskie, tak? Tak. A to teraz kroimy? Tak, teraz zrobimy takie paseczki. To może tą patelnię sobie przestawimy. Teraz łapiemy się za ciasto. Tak, takiej tak, szerokości. Teraz to może ja to poczekaj chwilkę. Aha. Teraz sobie przyłożymy to ciasto. Braknie ciasta. Nie, zaraz, będzie wszystko dobrze. Troszeczkę je naciągniemy. Czyli można naciągnąć tak, to ciasto. Tak, tak. Czyli formujemy sobie ciasto do naszej rulatki. Tak, i teraz tutaj ucinamy ten kawałek. Ale tak, wzdłuż jedziemy? Nie. Tak. I teraz tutaj. Czyli każdą rulatkę. Tak, robimy tak jakby prosto. To za mało będzie, to tyle by musiała uciąć, nie, tak? Nie, będzie dobrze. Tak? No albo troszeczkę o tak. Mnie się wydaje, że troszkę więcej. Dobrze, żebyśmy tak, to mogły zawinąć. Każdy ten kawałek. Ciasto mięciutkie. Prostu, tak, miękkie jest. Też trzeba uważać, żeby je po prostu nie skaleczyć, nie porobić dziurek. Bo wyjdzie wszystko. Tak, no, zlepiamy to delikatnie. Słuchaj.
Zlepiamy. To ty jesteś taka gospodyni bardzo raz, mocno raz. Pracująca, bo ty strasznie te potrawy takie, wiesz, pracochłonne robisz. No ale ja jak ktoś, ktoś chce zjeść coś smacznego, to niestety trzeba poświęcić czas, żeby to było pyszne, tak? No, teraz możemy dobrze, no. Wziąć, możesz mi podać blachę? Tak. Tutaj ją może ustawimy. Tak, tak. Tak. Proszę. I każdą rolatkę układamy na blaszę. Ojejku, no to teraz, faktycznie. Czyli następną, czekamy teraz na następną, tak? Jak Wasienka ulepi. Tak. Wiesz, ja to lubię bardzo szybkie potrawy, bo ja kocham kuchnię, ja wolę jeść, a nie gotować, nie pracować. Bo, no wiesz, no, żeby spełniać się jeszcze, to trzeba tak, troszkę na rowerku pojeździć, troszkę jeszcze iść w odwiedziny na kawkę do koleżanki, no tak. A potem jeszcze do pracy. Ale są nieraz jakieś takie dni, które mamy więcej czasu. Zimową porą. Tak, można, albo na przykład już latem, już wróciliśmy ze spacerów, czy tam ze swoich atrakcji, możemy poświęcić czas na przygotowanie coś pysznego, zjeść wieczorem, posiedzieć. I każdy jeszcze jak powie, że to smakowało, było bardzo pyszne, to po prostu serduszko się cieszy. Zamykam tu dziurki, wiesz? Może, żeby te dobre rzeczy tak. Nie wypłynęły. Nie wypłyną. A słuchaj, no teraz... to dobrze, no a jak jeszcze masz ogródek, to już w ogóle nie masz czasu. A masz ogródek? Mam ogródek. Zasadziłam pomidory. Więcej pracy przy tych pomidorach niż czegokolwiek. Ale zobaczymy, na razie są zielone. Czyli następny kawałek tak, kulturalnie. Następny kawałek. Dobrze, Basiu, to ty tak. Tutaj zajmujesz się tamtym, a będziesz ja kręcę. Będziesz mogła to zlepić, tak? Ja postaram się to zlepić. Trzeba uważać, żeby dobrze, nie skaleczyć dobrze. I zawinąć. Super. Ja tu będę lepić, a mogę sobie naciągnąć ciasto. No, rewelacja. Właśnie mówisz, Kosiu, że jest to pracochłonne oczywiście, tak. Ale jak na przykład jest ktoś chętny, żeby pomógł przy kuchni, no to wtedy ta praca idzie dwa razy szybciej. No ale tak? Ja nie mam takich... No to trzeba jakieś tam, wiesz, trzeba zachęcić domowników, żeby pomogli. Kurczę. Także. No, wiesz, najchętniej to wnuczki pomagają, takie malutkie. No, tam zawsze też coś tam. Ulepiłam, kurczę, udało się. Tak, to jeszcze później będzie fajnie pomazane takim jajeczkiem. Tak się zarumieni. Tak, na koniec. Będzie ładny będzie wygląd. Będą takie jakieś racuszki. Także nic nie musimy się stresować, że tam musi być idealnie. Mamy już pozawijane nasze mięsko w ciasto francuskie. I teraz? Teraz na koniec. Rozbiłam jajko, oddzieliłam żółtko od białka. Strzepujemy delikatnie. I teraz należy to ciasto francuskie. Te rolatki marzymy tym jajeczkiem. Po całości. Może nam to jajo ściekać na tak, papier. Może to ściekać. A także dlatego to nie ma... jest ten papier, tak. O którym mówiłaś wcześniej. Bo później rolatki też puszczają soki i żeby ten papier też po prostu pozabezpieczał. Wiesz co, jak zawijałam te nasze rolatki, to miałam wrażenie, że robię bułeczki drożdżowe. No, jest takie. No tak, tak, po prostu człowiek wrażenie. Tam kombinuje, żeby to fajnie pozawijać, bo nie zawsze nam się wydaje, że to będzie idealnie, prawda, zawinięte. Czyli najlepiej by trzeba było mieć takie ciasto dobrze schłodzone, żeby nam też nie pękało. Tak, i te produkty też, żeby następnie... Nie zaciekły. Też zaciekły, dlatego że ciasto też nie lubi takiej temperatury i może nam się po prostu później rozdwajać, tak? Tak, tak. I teraz co dalej? Czy to już jest gotowe? Tak, i to jest w sumie już jest gotowe. Teraz nagrzewamy piekarnik, ustawiamy go na 180 stopni i teraz te rolatki pieczemy przez 20 minut w piekarniku. Możemy podchodzić, zaglądać, jeśli już będzie takie złote, to po 20 minutach wyłączamy, otwieramy piekarnik i możemy się degustować. Na to, tak, zapraszamy za 20 minut. Tak. Będziemy czekać na upieczone rolatki, a potem już tylko będzie sama przyjemność zjedzenia. Zapraszamy Was za chwilę. Także serdecznie zapraszam na przygotowanie takich rolat. Na pewno Wam się smakowo spodobają i będzie to danie, które raz w tygodniu będziecie z chęcią mogli wykonać. Zakończyłyśmy naszą pracę. Tak. Powiem Ci, że chciałam Ci w ogóle podziękować, że przyjęłaś zaproszenie. Ja też dziękuję bardzo. Do naszego kącika kulinarnego. Wygląda to świetnie, ale ja myślę, że teraz już poprosimy na talerze. Zaprosimy jeszcze gościa, którego oczekujemy tak, tutaj. Oczywiście. Tak, i już teraz poprosimy o włożenie nam smacznych rzeczy. Będziemy konsumować. Dobrze. Także wszyscy, którzy oglądali nasze gotowanie na ekranie,
Także zapraszamy do spróbowania tego przepisu. Na pewno wykwintnego. Będzie Wam na pewno bardzo smakować. I dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Spotykamy się już niedługo. Pa, pa. Pa, pa.